Pani Agnieszko, jaka jest emigracja polska? Emigracja polska gdzie? Bo ona jest tak zróżnicowana. Czy jest jakiś wspólny mianownik? Zawsze są jakieś wspólne mianowniki, no bo to są, to jest jakaś wspólnota przeżyć jednak wyjazdu, jakichś doświadczeń, zmiany domu albo tego, że ten dom gdzieś zostaje, ale ten kontekst kraju przyjmującego jednak ma znaczenie. A czy jest takim wspólnym mianownikiem tęsknota za krajem? Czy jest coś takiego? U części ludzi tak. Za pewnymi rzeczami, za smakami, za miejscami, bardzo często za miejscem urodzenia, za znanymi ulicami, za jakimiś miejscami właśnie w tych miejscowościach czy miastach, z których dane osoby pochodzą, za rodziną. To Pani Agnieszko, zacznijmy od początku. Co Pani robi i czy Pani bada wychodźstwo, emigrację, czy tych Polaków, którzy zostali na przykład wywiezieni albo byli na wschodzie, bo się granice zmieniły i nie przeprowadzili się tutaj w Kanadzie? Nie, w ogóle. Czym się Pani zajmuje? Bo Pani pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Uniwersytecie Jagiellońskim, Instytut Amerykanistyki Studiów Polonijnych. I ten Instytut Studiów Polonijnych zajmuje się tylko Polonią Amerykańską? Nie, dlatego że oczywiście to jest istotna amerykanistyka. My prowadzimy i studia amerykanistyczne i latynoamerykanistyczne, ale także migracje międzynarodowe. To jest jedyny taki kierunek w Polsce. I ja przez długi czas zajmowałam się migracją Polaków do Włoch, tą współczesną, taką, która nastąpiła no, właściwie w latach 90. taka pierwsza silna fala bardzo specyficznej migracji, bo to była migracja i pozostaje mocno sfeminizowana w takim obszarze pomocy domowych, opieki nad osobami starszymi. No ale w latach 90. też dużo ludzi emigrowało też, do Włoch, ale dużo ludzi, którzy przyjeżdżali tutaj, przez obozy w Latinie na przykład, tak, więc to też jest ta historia, ale z lat 80. tylko 4% zostało we Włoszech, wyjechali Kanada, Australia, Nowa to Zelandia, samo było z Grecją, tak samo było, tak, czy przez Austrię, Niemcy, więc no ja bardziej już interesowałam się właśnie tą historią, tą czyli migracją. Nie Polacy mieszkający na wschodzie, tylko ci, którzy z własnej woli wyjechali z Polski. Bardziej migracji ekonomicznej. Też oczywiście to są zawsze ta emigracja różne. Ostatnich lat, powojenna, po II wojnie światowej, czy też emigracja, która jest, nie wiem, taka jak w Argentynie jest, czy chłopi, którzy tam jeżdżą? Nie, raczej współczesna. Jestem z wykształcenia socjologiem, więc mnie interesują przede wszystkim te procesy współczesnych migracji, takich transnarodowych, utrzymywania też, no właśnie to jest to moje pytanie, które też tutaj sobie zadaję, na ile pozostaje ten kontakt, na ile silne są te więzy, w jaki sposób one są utrzymywane, jak w praktyce, coś, co my czy jest coś takiego, że stopień asymilacji jest różny, to znaczy jest różny też w różnych okresach historii, na przykład jest. Ze względu na to, co się w Polsce dzieje. Czy takie można powiedzieć? My teraz nawet może mówimy bardziej też o integracji. Asymilacji w tych społeczeństwach? Czy... Integracji ze społeczeństwem, no oczywiście też pewnego stopnia asymilacji. To w dużym stopniu to zależy od projektu migracyjnego. Jeżeli to jest migracja czasowa, przynajmniej w zamierzeniu, to często żyje się. To nasze wyobrażenia jednak warunkują to, jak... na ile, w jakim stopniu integrujemy się ze społeczeństwem. Jeżeli wydaje nam się, że to jest na chwilę i że za jakiś czas wrócimy, no to też może mniej działań takich, które nastawiałyby się, już byłyby nastawione właśnie na to, żeby wejść do społeczeństwa przyjmujące. Więc tak, te stopnie będą różne. Czy ta Polonia nie jest generalnie bardziej związana z Polską teraz, głównie przez to, że jest łatwość komunikacji? Przyjazdów, no i komunikacji internetowej, bo w końcu można codziennie rozmawiać. Tak, na pewno się to zintensyfikowało i te historie słyszę, że w tej chwili jest łatwiej utrzymywać kontakt, że część kontaktów przez różne portale internetowe też wróciła, odtworzona została, odnowione te relacje, oczywiście z rodziną, to też ułatwia. To ułatwia też bycie w sumie na emigracji właśnie, to, że jest ta technologia, to pewne procesy przyspieszyły ułatwienia w podróżowaniu, to też bez wątpienia ma co daje ten kontakt?
To znaczy, czy on daje coś ludziom w Polsce? Emocjonalnie na pewno daje. Daje pewnie jakąś wiedzę o świecie. To jest też to pytanie, które tutaj stawiamy, bo ja tutaj jestem z kolegą z Instytutu, doktorem Tomaszem Soroką, więc razem te badania prowadzimy i też to właśnie to pytanie pada. Na ile na przykład jest jakiś przekaz, dyskutuje się o pewnych sprawach społecznych czy politycznych, na ile żyje się i wymienia informacjami o świecie, o wartościach. Czy pani zdaniem może postawić taką tezę, że emigracja w pewien sposób, w cudzysłowie, oświeca Polaków w tym sensie, że daje im, mieszkających w Polsce Polaków, że daje im bezpośredni wgląd w sytuację w krajach, do których mają tylko dostęp medialny? No myślę, że tak, bo mają... Można zadzwonić, zapytać się, tak, słuchaj, Dziutek, czy rzeczywiście tam władz jest tak i tak? Tak, na pewno, no bo mają jednak jakąś informację z pierwszej ręki, mogą to skonfrontować też, jeśli chcą, więc wydaje mi się, że tak. Myślę, że to działa też w drugą stronę, zwłaszcza w jakimś zaangażowaniu na przykład politycznym, a przecież Polacy za granicą, jeśli mają obywatelstwo, mogą głosować, korzystają z tego, ale prawa, chyba to jest bardzo niewielki procent i wszyscy głosujemy chyba w jednym okręgu w Warszawie, co jest trochę... Takie jest rozwiązanie, ale to jest właśnie też ciekawe, na ile, jaka jest podstawa do podejmowania tych decyzji. Czy na przykład tutaj informacje od rodziny z Polski z kolei, czy tylko z mediów, czy z jakiegoś przyzwyczajenia własnych przekonań, na ile też ten pobyt emigracyjny wpłynął na zmianę tych przekonań. Jaki jest potencjał w tym zjednoczeniu, w tych kontaktach? Czy jest jeszcze jakiś potencjał? Jak to jest? Czy pani zdaniem Polacy coraz częściej, nie wiem, uważają siebie za jeden naród, który mieszka w różnych miejscach na ziemi, czy też ta odmienność jednak jest decydująca, jeśli chodzi o tożsamość, ma decydujące znaczenie dla tożsamości i mówi się właśnie, jestem Kanadyjczykiem, mam korzenie polskie. A czy jednak nie jest to tak, że coraz więcej ludzi mówi, jestem Polakiem mieszkającym w Stanach Zjednoczonych, jestem Polakiem mieszkającym we Włoszech. Jak to jest? Właśnie w związku z tym, że zmienia się ta sytuacja związana z łatwością otrzymywania kontaktu, że nie można, że nie trzeba przecinać tej nici łączącej. Myślę, że to jest bardzo różnie i też wydaje mi się, że jednak polityka kraju integracyjna, kraju przyjmującego też ma znaczenie. W takim państwie jak Kanada właściwie każdy jest tym myślnikiem, prawda? Jest ten Polish Canadian, Italian Canadian i tak dalej. I wydaje się, że jest łatwiej. Więc myślę, że tutaj ten kontekst jednak kraju przyjmującego. Czy łatwiej niż we Włoszech na przykład? Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. No, imigracja do Włoch jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Włochy kojarzą nam się do dnia dzisiejszego z krajem emigracji. Więc to przejście było dość gwałtowne, intensywne. No ale też ta polityka jest inna niż w Kanadzie, która jest po prostu państwem imigracyjnym, więc dopiero się nim stają. Także tam częściej słyszałam deklaracje, że jest się po prostu Polakiem. W drugim pokoleniu to wygląda inaczej. Tutaj też pokolenie będzie miało znaczenie i też projekt migracyjny, na ile on jest długi w zamierzeniu czy w realizacji. To na koniec zapytam tylko, co pani sądzi, Polska mogłaby robić lepiej niż robi, żeby utrzymywać ten kontakt, który, jak myślę, że się zgadzamy, jest cenny, że utrzymywanie kontaktu z Polakami mieszkającymi za granicą ma korzyści obopólne i dla Polaków mieszkających za granicą, i dla Polaków mieszkających w Polsce. Co można robić lepiej dla tym, żeby ta integracja z krajem, nie osiedlenia, tylko z krajem pochodzenia była większa? To jest też, myślę, dobre pytanie do Polaków tutaj. Co można by jeszcze było robić lepiej? Ja sądzę, że wspierać różnego rodzaju inicjatywy, bardzo różne inicjatywy polskie. Tak jak na przykład tutaj oczywiście ostatnie dwa lata pandemia wiele projektów zawiesiła, no ale być może teraz też pojawią się jakieś nowe pomysły, ale myślę, że nie tylko festiwale, na przykład, nie wiem, teatry, no tak jak tutaj funkcjonują. Wymiana młodzieży, mieszkanie? Wymiana młodzieży, tak, myślę, że to się dzieje. Wydaje mi się, że też jest coraz więcej, to z kolei jest może na poziomie uniwersytetów. Pewnie tak. W Kanadzie dla Azerów z Polski. Na przykład, chociaż wydaje mi się, że, bo jednak są organizowane zloty
Myślę, że kwestia cen trzeba było mieć sponsorów. Na pewno. No tutaj znowu no, powiemy, że inna będzie sytuacja w Kanadzie, inna będzie sytuacja w Europie, bo jednak te koszty będą mniejsze, prawda? Ale myślę, że ta przestrzeń jest. Literatury, no na różnych polach myślę, że można tworzyć. Jest Pani pierwszy raz tutaj w ogóle? Tak, w Kanadzie. Po tej stronie? Czy w Stanach Zjednoczonych była Pani? Tak, po raz pierwszy. Po raz pierwszy. Tak, bo no, ja bardziej się skupiałam właśnie na tych badaniach europejskich. W dwóch słowach, jak się Pani to określiła tutaj. Polak ląduje w Kanadzie, tak właśnie jak imigrant. Co Pani uderzyło? Co mnie uderzyło? Nie wiem, czy było... Wszystkie lotniska są takie same, prawda? Więc myślę, że już jesteśmy w takim bardzo zglobalizowanym świecie, więc jeżeli się dużo podróżuje, to jest po prostu tylko kolejne lotnisko. Na pewno jest przestrzeń tutaj już w samym... Intensyfikacja zabudowy, to są takie pierwsze skojarzenia, ogromna uprzejmość, to jeśli chodzi tak, o nadal? Ludzi. Tak, tak. W Polsce jednak, czy ludzie są bardziej spięci na pięci? No myślę, że tutaj jest jakiś taki rzeczywiście troszkę większy luz, może trochę większa otwartość, ale właśnie po prostu uprzejmość, taka zwykły uśmiech, zwykła życzliwość w takich codziennych sytuacjach. Może tego uśmiechu nam jeszcze trochę brakuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję.